Gościem PZHL TV jest prezydent miasta Katowice, pan Marcin Krupa. Witam serdecznie. Witam, dzień dobry. Panie prezydencie, 78 dni do hokejowych mistrzostw świata dywizji 1A w katowickim Spodku. Czy pan prezydent już odlicza ten czas? Tak, oczywiście. Ja cały czas jestem, że tak powiem, w blokach startowych od momentu podjęcia decyzji o organizacji tych mistrzostw tutaj u nas w naszym mieście w Katowicach, w sławetnym przecież Spodku. I praktycznie no, ten zegar to jest taką symboliką, bo my przygotowania rozpoczęliśmy od podpisania, czy od poinformowania nas o tym, że te mistrzostwa odbędą się tutaj w Katowicach. I działamy już tak, żeby te, rzeczywiście te mistrzostwa również zapisały się do tych imprez sportowych, obarczonych dużym sukcesem, bez względu na to, jak zagra reprezentacja Polski. Czuć tą atmosferę mistrzostw na ulicach miasta wśród mieszkańców? Ja myślę, że tak płynnie przechodzimy, bo za nami przecież Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej i przechodzimy płynnie do Mistrzostw Świata w hokeju dywizji A. Tak więc na pewno mieszkańcy to czują. Zresztą dzisiaj na tym uruchamianiu naszego zegara było to widać, że zgromadził się jakby nie było grupka dość spora naszych mieszkańców, a przecież mamy godziny pracy i to taki spontaniczny ruch z ich strony na pewno jest. Sobotę w katowickim Spodku mecz polskiej reprezentacji z zagranicznymi gwiazdami. Będzie pan prezydent uczestniczył w tym widowisku? Znaczy, oczywiście, że tak. Z miłą chęcią. Choć już mnie pytano, jakie jest moje nastawienie do hokeja. No jest to dyscyplina na pewno bardzo dynamiczna i bardzo ciekawa. Więc wszystkich zachęcam do tego, aby przyjść do Spodka, zobaczyć, jak radzą sobie nasi reprezentanci ze swoimi kolegami z ligi, jakby nie było. Ale to jest taki test głównie dla nas organizatorów, który pokaże ewentualne jeszcze elementy do poprawienia, ale mam nadzieję, że ich nie będzie za dużo albo w ogóle nie będzie. Będąc dzisiaj na Spodku, oglądając tą płytę i trenujących naszych zawodników, no muszę powiedzieć, że robi wrażenie i myślę, że na mieszkańcach również zrobi wrażenie, ale przed tą sobotą zapraszam równie serdecznie na to, aby przyjść i poślizgać się na tej płycie, na tym nowym lodzie przygotowanym w dużej hali Spodka. Te zaproszenie kieruję oczywiście do wszystkich mieszkańców, tych, którzy jeżdżą na łyżwach, zabrać ze sobą sprzęt i zapraszam na ślizganie. W życzeniach noworocznych dla mieszkańców Katowic, podsumowując rok ubiegły, wspomniał pan, że ten rok upłynął pod znakiem muzyki. Czy ten rok aktualny, rok 2016, upłynie pod znakiem sportu? Będzie to rok hokeja? Ja myślę, że będzie i rokiem hokeja, a właściwie rokiem sportowym. Ja zawsze powtarzam, że tu zawsze musimy stawiać znak równości pomiędzy kulturą, muzyką, sportem, tak? Bo to są dziedziny naszego życia, które są potrzebne do normalnego funkcjonowania. Bez tego sobie nie wyobrażam rozwoju miasta, nie wyobrażam sobie rozwoju regionu. To jest coś, co jednak promuje te nasze miejsca. Jeżeli udaje nam się to robić na najwyższej światowej poziomie, to znaczy, że możemy konkurować z wielkimi metropoliami, z wielkimi miastami. Prezydent miasta Katowice, pan Marcin Krupa, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.